Dzień dobry. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio, czyli za chwilę zaczyna się weekend. Radio mi zgłośniło się, bo ruszyłem. A ja dzisiaj znowu z samochodu. Odwiozłem właśnie swoją córkę do przedszkola. No i przez najbliższy tydzień nie będę jej widział, bo wyjeżdżam. Ale wyjeżdżam po to, żeby zobaczyć się z innymi dziećmi. To tak czasami w życiu bywa. Więc zostańcie ze mną dzisiaj w ten piątek, ale jeszcze urlopu nie zaczynam. Zaczynam go dopiero po południu. Jeszcze mam parę spotkań, jeszcze parę projektów, także jeszcze chwila. Zostańcie. Cześć! Wiecie, że już prawie o was zapomniałem. Tak to jest, jak się... nie wiem, nie mam cały czas takiego nawyku, żeby brać telefon i coś nagrywać, co się dzieje, więc większość dnia już minęła. Jest godzina 16, ja siedzę w samochodzie i jadę w tym momencie do Poznania. Bo mam urlop, zacząłem właśnie urlop. Tak, wiem, dopiero co wróciłem z urlopu, 2 tygodnie temu. Ale tak go sobie zaplanowałem, w sensie najpierw urlop w Kalifornii, 2 tygodnie. Jak wam mówiłem, zupełnie bez dzieci, tylko z żoną. A teraz mam urlop dla dzieci. O, dzwoni mój drugi telefon, przepraszam was. Już jestem, to był kolega z pracy. Dzwonił, żeby tam w CRM-ie naszym coś poprawić, coś dopisać. Bo byliśmy dzisiaj u klienta razem i pomagaliśmy mu. Bardzo fajny projekt w ogóle. Mam nadzieję, że będzie można się nim pochwalić, jak on się skończy. Na to liczę, bo to będzie bardzo fajny przykład, jak wykorzystać chmurę serwerlessową, czyli zupełnie bez serwerów. Klient w ogóle się nie przejmuje wydajnością. Wszystko, co używa, używa w takim modelu, że po prostu jak potrzebuje więcej korzystać, więcej robi wywołań, to po prostu więcej płaci, ale niczym się nie przejmuje, więc bardzo fajny przykład. Jak można chmurę wykorzystać w taki sposób, że nie serwery wirtualne, tylko inne. Ale nie chcę was zanudzać serwerami, bo to nie ten kanał. Tamto jest w Ewangelista Cloud, kwestie takie cloudowe, jeżeli was interesują. Link będzie na dole w opisie tego filmu. Ja tam w tej chwili nie aktualizuję za bardzo filmów na Ewangelista Cloud, tylko przerzucam jeszcze ze swojego tego kanału. Dopiero od września zaczynam publikować nowe filmy, to tak informacyjnie tylko, jakby ktoś z was oglądał jeden i drugi kanał i czekał, dlaczego tam nie ma nowych filmów. Dobra, ale wracając do tematu, jadę w tej chwili do Poznania, bo tam mam rodzinę. Jak to rodzinę? Przecież Kamil, ty masz rodzinę w Warszawie. No i tak i nie, w sensie oczywiście moja żona i córka mieszkają ze mną razem w Warszawie, ale w Poznaniu mam 2 synów. A tak mi się trochę w życiu ułożyło. Nie chcę w tej chwili wnikać w szczegóły, mimo że to jest prywatny kanał i czasami jestem trochę bardziej wylewny. To może nie dzisiaj, ale tak, mam jeszcze 2 synów, 11 i 9-letniego, więc jadę do nich i z nimi teraz będziemy spędzać wakacje, jedziemy do moich rodziców. Na wieś. Ja się zawsze śmieję, że to wieś, bo to małe miasto. Kilkanaście tysięcy ludzi. Prawie wszyscy się znają. No, to jest moje rodzinne miasto, tak? Stamtąd pochodzę. Solec Kujawski. Jeżeli ktoś zna Solec Kujawski, łapka w górkę dla ludzi z Solca Kujawskiego. To jest mała miejscowość między Bydgoszczą a Toruniem. Mniej więcej w połowie drogi. Chociaż trochę bliżej chyba Torunia, patrząc po kilometrach. Ale mi zawsze bliżej było do Bydgoszczy. Zresztą potem się do Bydgoszczy przeprowadziliśmy. Ja miałem bodajże chyba 6 lat. Tak, w Zyrówce byłem, jak się przeprowadziliśmy z Solca Kujawskiego do Bydgoszczy. A właśnie do Fordonu, to jest taka dzielnica Bydgoszczy, największa dzielnica, taka sypialnia Bydgoszczy, w której nic praktycznie nigdy nie było, poza blokami. Od niedawna jest tramwaj, bodajże od chyba 3 lat. A obiecywany był przez wszystkie władze miasta, przez... Od kiedy tam mieszkaliśmy? Będzie tramwaj do Fordonu. Dobra, nieważne. Tak, można powiedzieć, że jestem z Fordonu. Z Fordonu jest też taki znany zespół. Oni śpiewają chyba o Cinquecento i tak dalej. Na pewno znacie takie wakacyjne hity.
Oni też nagrywali Fordonie, oni są chyba w ogóle z Fordonu. Więc tak jakoś mi się zawsze skojarzyło. Mój brat zresztą kiedyś mi wysłał na YouTubie filmik do nich i tak ich poznałem. I jakoś tak w ucho to Cinquecento wpadło. Więc dobra, ale nie o nich dzisiaj miało być. Więc tak, wczoraj był film na temat mojej pracy, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o właśnie swoich przeprowadzkach. W moim życiu sporo ich było. Czekajcie, tylko sobie zobaczę, jak wygląda sytuacja na drogę i tempomat sobie włączę. Jestem w tej chwili na S8 i będę, i będę wjeżdżał właśnie na A2. Na A2 już będzie można sobie swobodnie jechać i gadać. Mam nadzieję, że długo was nie zamudzę. Jeny, ja już gadam prawie 7 minut, więc muszę zaraz kończyć. Dobra, to szybko. O przeprowadzkach, więc tak, mieszkałem w Solcu Kujawskim do 6 roku życia. Przeprowadziliśmy się do Bydgoszczy, właściwie do Fordonu. I tam mieszkałem z rodzicami aż do połowy studiów, do 2 roku studiów. To był 2004 rok, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, a ja przeprowadziłem się do Warszawy. To była moja pierwsza przeprowadzka do Warszawy, ale nie ostatnia. W Warszawie pomieszkałem bodajże półtora roku, bo tyle pracowałem w polskiej telefonii cyfrowej w Erze. I dostałem propozycję pracy w Motorola i przeprowadziłem się do Krakowa. O tym wam wczoraj mówiłem, o Motorola. I w Krakowie potem mieszkałem. W Krakowie mieszkałem na Ruczaju. Piękna dzielnica, przynajmniej kiedyś. Na samym końcu Krakowa wychodziło się z bloku, dosłownie za blok obok i były góry, piękne widoki. Nie było tam niczego, więc było super. Było z daleka widać tylko budynek Motorola i budującą się bibliotekę jakąś, uniwersytetu czy coś, nieważne. Biblioteka bodajże imienia Jana Pawła II, więc ci, co mieszkają w Krakowie, kojarzą. Tam mieszkałem. Mieszkałem w Krakowie, potem z Krakowa przeprowadziłem się z powrotem do Bydgoszczy na swoje własne mieszkanie, które dostałem od rodziców. W samym centrum miasta, przy Rondzie Jagiellonów. Jeżeli ktoś jest z Bydgoszczy, to Rondo Jagiellonów na pewno kojarzy, bo to jest centralne miejsce Bydgoszczy, dosłownie w samym centrum. Do klubów zdarzało mi się czasami chodzić w kapciach, autentycznie. To nie jest jakaś przenośna czy żart, więc miałem po prostu wszędzie blisko. Ale tam mieszkałem krótko, ja pracowałem wtedy w Alcatel-Lucencie. To jest w ogóle taki epizod, który zwykle nie umieszczam w CV, ponieważ pracowałem tam tylko 4 miesiące, więc tylko tyle mieszkałem w Bydgoszczy. I przeprowadziliśmy się z Bydgoszczy z powrotem do Warszawy we czwórkę. Nie, przepraszam, wtedy jeszcze w trójkę z starszym synem i moją byłą żoną. I mieszkaliśmy w Warszawie. Mieszkaliśmy w Warszawie 3 lata, ja wtedy pracowałem w Gadu-Gadu. I mieszkaliśmy w Warszawie na Grochowie, to jest Praga, przy Parku Skaryszewskim zaraz, ulica Kinowa. Jak ktoś jest z Warszawy, to kojarzy Park Skaryszewski, piękna okolica. Mieszkaliśmy tam 3 lata, wtedy też urodził się mój drugi syn. I potem z Warszawy, z Gadu-Gadu, przeszedłem do Poznania, do Allegro i mieszkaliśmy w Poznaniu. No i tak się stało, że w Poznaniu moja rodzina, część mojej rodziny została. Jak ja skończyłem, jaki koreczek na A2, brzydki. No, coś czuję, że będę jechał dzisiaj dłużej do Poznania. Dobra, wracając do tematu. No i pracowałem w Allegro, mieszkałem w Poznaniu. W Poznaniu po roku wynajmowania mieszkania zdecydowaliśmy się kupić mieszkanie i do dzisiaj spłacam te raty i powiedziałem sobie nigdy więcej mieszkania na kredyt. Tamtego mieszkania pewnie szybko nie spłacę. Ale tak, spłacam tamto mieszkanie, tam mieszkają moje dzieciaki. I potem z Poznania, jak odszedłem z Allegro, nawet nie przeprowadziłem się. Najpierw pracowałem w Warszawie, w Agorze i dojeżdżałem. W sensie pracowałem kilka dni w Poznaniu, kilka dni w Warszawie. W Warszawie miałem hotel wynajmowany na koszt firmy albo mieszkanie służbowe, bo taka firma też swego czasu miała. No i tak pracowałem aż do maja i w maju przeprowadziłem się do Warszawy. Wynająłem mieszkanie i wynajmuję je do dzisiaj. Mieszkanie w samym centrum miasta, zaraz przy Pałacu Prezydenckim. Więcej szczegółów wam nie podam, bo tam po prostu jeszcze mieszkam. W każdym razie od tego czasu, czyli od lat ponad 4, mieszkam w Warszawie z powrotem. To już mój trzeci raz, jak mieszkam w Warszawie. Więc mam nadzieję, że tutaj trochę zagoszczę, aczkolwiek zobaczymy, bo coś tam na horyzoncie się kroi, może uda się wewnątrz firmy gdzieś przemigrować do
do innego kraju, więc zobaczymy. Na razie mieszkamy w Warszawie, jest nam bardzo dobrze w tej Warszawie. Ja jeżdżę czasami do Poznania, mniej więcej 2 razy w miesiącu. A teraz wyjątkowo na cały tydzień biorę właśnie chłopaków z Poznania, jadę do moich rodziców. Więc jak ktoś jest z Bydgoszczy albo Torunia i chciałbyś się spotkać, kawka, przybić piątkę, bo na piwo to raczej nie pójdę, bo z synami nie będę szedł na piwo, to bardzo chętnie. Także oczywiście dajcie znać, możecie do mnie napisać na privie na YouTubie albo na Facebooku, jeżeli z Facebooka weszliście, albo na Twitterze, więc zawsze chętnie z ludźmi interesującymi się spotkam i kogoś poznam. No a tak wygląda ten koreczek, ciągnie się ze wszystkich stron. Dzisiaj piątek, to nie jest tak, to jest ostatni piątek sierpnia, bo wrzesień zaczyna się w piątek przyszły. No i korek, można powiedzieć ostatni piątek wakacji. Więc ja dzisiaj tak krótko tylko chciałem, żebyście poznali kontekst moich przeprowadzek, tego jak często gdzieś się przemieszczałem. Ja mam jeszcze jeden epizod miesięczny w Kopenhadze, ale tak pracowałem w Motorola, po prostu zostałem wysłany do Kopenhagi w delegację na miesiąc czasu i pracowałem po prostu w kopenhaskim oddziale Motorola, ale to jest taki epizod. A tak generalnie to już moją historię przeprowadzek znacie, więc też możecie teraz skojarzyć, dlaczego gdzieś tam bywam w różnych miastach i z miłą chęcią wracam wspomnieniami, bo w tych miastach po prostu mieszkałem. Podzielcie się w komentarzu informacją, ile wy mieliście w życiu już przeprowadzek, jakie fajne miasta odwiedziliście, albo co możecie, które miasto możecie polecić jako miejsce do mieszkania, nie dla turystów, do mieszkania. Chętnie poznam wasze typy. Zostawcie łapkę w górę jak zwykle. Jak nie subskrybujecie kanału, to możecie to zrobić, pamiętajcie, w każdym momencie. Nowy film może pojawi się w poniedziałek, ale nie obiecuję, w weekend niekoniecznie, ale nie obiecuję. Jak będzie, to będzie. Jeżeli będziesz subskrybentem, naciśniesz dzwoneczek, dowiesz się jako pierwszy o nowym filmie. Więc dzięki, do zobaczenia, cześć.